Cześć Amadi. Siema. Sobie odpaliłem live'a. Dzwonię do ciebie z live'a. No. Jestem na live'ie, tak? Tak, jesteś na live'ie. No dobrze, to wyjdź z sklepu w żabce. Tak, no. Spoko, wyjdź z żabki. No już jestem, no. Słuchaj, bo widziałem, no, że oglądałem całego w tym momencie, tak, no, że można powiedzieć, że Cage'a, bo nie był to face to face, bo nie było Macie Najmana. Widziałem telefon do ciebie i nie wiem, czy czytałeś czat, ale chciałbym to wyjaśnić. Nie. Ten, bo no, wiele osób po prostu pisało i mówiłeś, że było tak słychać, jakbyś po prostu, no wręcz płakał. I chciałem to wyjaśnić. Wiesz co, chujową sytuację miałem, bo człowieku, byłem na sali i było coś takiego, że nie mogłem za bardzo rozmawiać, no bo wokół mnie było mnóstwo ludzi. No a kupię jakby. No tak, słyszałem twojego cena w ogóle, był z sobą. Odszedłem, więc wyszedłem jakby z sali, jest taki korytarz duży, no ale tam są też inne rzeczy niż sala i ochroniarz. I tak, mój tak. Trener ciągle naciskał, żebym przestał tak głośno mówić, ochroniarz się na mnie gapił, a byłem pod presją sytuacji i musiałem odpowiadać, wiesz, i mówię po prostu cicho, i po prostu mówiłem cicho i to mogło tak brzmieć, wiesz, o co mi chodzi. No tak brzmiało, jakby ci się głos złamał, powiem szczerze. No, i myślę, co, że... Nie, to była kwestia tego, że nie, wiesz co, że dostawałem nerwa lekkiego podczas gadki, a nie mogłem się wypowiedzieć, no bo to tak jakbyś był w miejscu, a akurat byłem świeżo po treningu i ze spoconą koszulką, wiesz, jeszcze nie ubrany w 100%. Jasne, bo jasne. Jak Lipski do mnie zadzwonił, możesz się go spytać, to człowieku, ja miałem, akurat byłem po takiej serii, gdzie w ogóle nie mogłem złapać oddechu, jak odebrałem to... I Lipski mówi, co ci? Chcę, mówię, że na treningu. I powiedział, że za 10 minut zadzwonicie. No ja przez te 10 minut, wiesz, doszedłem do siebie, złapałem oddech i tyle. No co mam ci powiedzieć, kurwa stary, jak płakać, jak ja kurwa Kasiuszowi w oczy wszystko mówiłem. Na żywo, kurwa, tyle razy mu mówiłem, że się go nie boję, więc co mam się go bać przez kabel? Tym bardziej, kurwa, wszyscy znają mnie z Kozaczenia, tylko no nie wchodzę w żadne gówno burzę, tylko że Kasiusz nie rozumie tego, że jakby ja go nie zaczepiam i czekam, bo wydaje mi się, że się uspokoi, ale jak się nie uspokoi, to no kurwa, no stary, no ja nie jestem jakimś śmieciem, żeby dawać sobą pomiatać, to dostanie ze mną, kurwa, realny konflikt, to kurwa, pójdę z nim na 100% wojnę, tylko głupio mi jest i z kim byłem kolegą na wojnę i ja go nie zaczepiam, ja mam do niego wyjebane, a on ciągle mnie zaczepia, no ale kurwa, no akurat, no co ty, ja tam mówiłem na spokojnie po prostu, bo musiałem mówić ciszej, no ale podawałem dość konkretne argumenty, zresztą on się kilka razy sam jakby zagalopował tam w stylu, że najpierw powiedział coś, na przykład powiedział, że było tak i tak, a po 5 minutach rozmowy już mówił odwrotnie, nie, więc no co mam ci powiedzieć, stary, to zadaj mi jakieś pytanie, że nie odpowiem, bo tak ci opisałem sytuacja, jak wyglądała z mojej perspektywy, tak jakbyście byli, nie wiem, w miejscu, gdzie trzeba być cicho, a tutaj, wiesz, chłop po pierwsze z tego, co słyszałem, zagłuszał mnie często, jak mówiłem, bo sobie znaczy, widziałem, że Kasiusz ma taką tendencję, że lubi przekrzykiwać i jak ktoś coś mówił, to on właśnie bardzo dominuje mocno. Ciężko jest go przegadać. Jedyne, co mi się bardzo nie podoba, że próbował postawić mnie w sytuacji, w opinii publicznej takiej, że to ty zadzwoniłeś. Że ja go co chwilę pytałem na żywo, czy mnie wyjebie, gdzie to kurwa wyglądało zupełnie inaczej. Ja to tylko się spytałem, może faktycznie 2-3 razy, bo było naprawdę grubo, bo już praktycznie waliliśmy się, a miałem wrażenie, że mnie może uderzyć z partyzanta, bo się czasami tak zachowywał. Ja nie ukrywam, że też się zachowywałem agresywnie. Więc się zapytałem, bo miałem raz wrażenie, że chce mi wypierdolić zaskoczenia, wiesz? Okay. I się go spytałem, ty, że jak masz ochotę mi zajebać, to mnie poinformuj. Szczerze to... I mu powiedziałem w ryj i się napierdalamy, ty znasz mnie, Wojtek, na żywo. Ty mi opowiadałeś w tej sytuacji już ostatnio, że była historia, kiedy spotkaliście się z Kasiuszem, tak? To było podczas właśnie... Kiedy to było? To było, wiesz, to było po tamtej gali jakoś. No i mówiłeś mi, że on właśnie powiedziałeś mu, że on powiedział, że ci się, że ty jakby się postawiłeś w jakiś sposób. No tak, były momenty, gdzie już mi odbiło na przykład i ja właśnie mówiłem, dobra, wyszedłem od niego tak z 2 metry, mówię, dobra, dawaj się napierdalamy i on nie chciał, a były momenty, gdzie on chciał się napierdalać właśnie i wiesz. Tylko, że powiem ci tak, pomimo, że Kasiusz niby do rozsądnych ludzi nie należy, to wtedy za każdym razem, jak już dochodziło do bójki, to on był właśnie tym głosem rozsądku i jak ja chciałem już się raz bić z nim, to powiedział, co, najebałeś się? No i ja mu odpowiedziałem, no najebałem się. No i siedzieliśmy dalej i się kłóciliśmy, tak? Okay. Jak dwa debile, no ale no, my piliśmy z 15 godzin alkohol, to już pomyśl, w jakim my tam
Znaczy ja wiem, w jakim byłeś stanie, bo dzwoniłeś do mnie wtedy, stary, i pamiętam, nie? No, właśnie. My już tam ledwo staliśmy, nie? Tak. Ale widzisz, bo z jednej strony jesteście kumplami, chociaż po tych przejściach Byliśmy, no. już teraz byliście bardziej. No. Powiedz mi, od czego się zaczęła wasza taka. Bo ja pamiętam, że Wiesz co? to się zaczęło od No tej bo... popijawy, szczerze mówiąc, stary. Nie, to było coś takiego, że Boxdel zrobił ze mną wywiad po walce, czy chciałbym zawalczyć z Kasiuszem? No ja powiedziałem, że no jasne, że no kto by nie chciał obalić króla, coś takiego powiedziałem, bo wtedy samemu by się zostało królem i że Jasne. w przyszłości, jeśli Kasiusz by chciał, to możemy coś takiego zrobić. I tyle, no i jego to oburzyło i zadzwonił do mnie przez telefon i mnie dręczył telefonicznie, gdzie mega, ja z Kasiuszem trochę znam go, wiem, że on jest specyficzny, nie ukrywam, że obchodziłem się jak z jajkiem, bo po prostu nie chciałem mieć z nim spiny, ale nie byłem też typem pucera, w stylu, że nigdy do Kasiusza nie dzwoniłem, o dawaj się spotkamy czy coś, nigdy nie próbowałem się z nim przekumplować, nigdy, ani razu, wszystko szło naturalnie, tak? Znaczy, tak Więc szczerze, wiem. No, zwróćcie no. przerwę, ale oglądając to, tego Cage'a, no face to face'a powiedzmy, powiem ci szczerze, że jak słuchałem ciebie, to No. wyglądało to tak, jakbyś nie chciał prowokować Kasiusza i po prostu, no, jakbyś czuł przed nim taki respekt, że się go trochę boisz. No ale mordo, bo ty nie widziałeś naszych spotkań na żywo, to spytaj się drugiego szanownego włodarza, Krzysztofa Rozparę. No w sumie szkoda, że muszę się z takim w ogóle rzeczy tłumaczyć, ale ostatnim razem, jak widziałem się z Kasiuszem po spinie na żywo, no to byłem tym, co go zaczął prowokować i mu wysłałem buziaczki na żywo i Kasiusz podszał i chciał mnie napierdalać, a ja mówiłem, no to dawaj, no to dawaj, aż w końcu i Krzysztof Rozpara nas rozdzielał tam z kolegą, Kasiusz podszał, ja też w pewnym momencie ja go poprowokowałem, ale zaczął używać takich słów w stosunku do mnie, że też w pewnym momencie wpadłem w szał. No i co? No i tyle, no ale później jak już się widzieliśmy, no to już był luz, no bo kurczę, no przecież regularnie się będziemy widywać na tych fejmach. Zresztą Jasne. każdy ma wielu wrogów, no to co mamy się zabijać na żywo za każdym razem? No nie. No kurwa, stary, no co on ci powiedzieć? Wy się pytacie, czy się go boję? No to jak mam udowodnić, że się go nie boję? Mamy podejść i mu wyjebać z partyzanta? No to powiedziałem, jak będziesz gotowy na walkę, no to kurwa jestem. No to chyba Okej, jest okay. Wiesz, najwyższy myślę, czas. że ja czuję, że tutaj tak emocje buzują, że prędzej czy później do tej walki dojdzie. Wiesz co, tylko... No. Myślę, że też wiele zależy od werdyktu teraz twojej walki z Wiewiórem, bo tak naprawdę ona będzie też jakby twoim sprawdzianem, można powiedzieć, bo tak No. naprawdę ludzie mają od ciebie teraz duże oczekiwania. Znokautowałeś w bardzo spektakularny sposób Adriana Polaka, więc myślę, że widzowie chcą takiej weryfikacji ciebie teraz, czy faktycznie ten Amadeusz Ferrari jest takim kocurem i takim napierdalatorem, więc to będzie dla ciebie duży sprawdzian. Jak Ferrari się wytrenuje, jak się na przykład na kasę, nie ukrywam, że no byłoby to wyzwanie, żebym się chuj przygotował, to no nie, no na kasję to wiadomo, że obóz życia, bo nie ukrywam, że trochę wiesz, wiewióreczkę to sobie tam lekceważy, bo to moja waga, a wiem, że jak to moja waga, to w tej wadze Czyli ja właśnie zauważyłem, stary, że podchodzisz wszystko bardzo ma miejsce. mocno lekceważąco do wiewióra, który No ja jest wiem, że mocnym ja zawodnikiem. przełamuję ludzi w mojej wadze, ja przełamuję prędzej czy później przełamuję ludzi w mojej wadze, no tak na... No wiem, zobaczysz zresztą sam na walce, a Kasiusz byłby wyzwaniem, no tylko, że No ale Kasiusz stary, był ale tego kogo typu MMA. przełamałeś? Kogo przełamałeś? No, no kurwa, no na sparingach? No, wszystkich. Wszystko przełamuję, ciebie nie przełamałem, Wojtuś, bo to był Okej, kolega robiliśmy ekipa. ludzie sparring. Ja wiem, że tego nie można porównywać do treningów, Tak. kurde, wiesz, Ja wiem, na ja sali. przegraliśmy. Ale dzisiaj, Amadi, tak jak cię lubię, tak dzisiaj, jak i powiedziałeś, bo słuchajcie, ja robiłem sparring z Akopem. No. I powiedziałem w wywiadzie, że Akop był moim najcięższym sparring partnerem. No i że mnie obijał po prostu. No, różnica poziomów jest naprawdę duża. Akop trenuje od 3 lat po 2 razy dziennie, a ogólnie trenuje 7 lat. I jak ty napisałeś mi, że ty byś pokonał No. Akopa, to stary po prostu się zagotowałem. Że wstój temu go pokonać, napisałem. Stary, ja ci powiedziałem, że ja ci mogę załatwić ten sparring. No tak, ale podałeś mi mnóstwo argumentów, po których napisałem ci, że ty, no nie możesz ty mieć rację. Zgadza się, bo to już jest, no wiesz. Powiem ci tak, nie znam tego gościa, więc jak podałeś mi, że on 7 lat ćwiczy 2 razy dziennie, to zmieniłem zdanie, że a, no to może kurwa mi się wydawało. No jakby nie przyklepałem się
Nie wycofałem się sam ze swoich Jasne, słów. jasne. Nie, poczułeś, wiesz, może ty jesteś stale taki mocny, kurde, Znaczy, i... wiesz co? Nie, po prostu sobie pomyślałem, że kurwa, jak on 2 razy dziennie przez 7 lat ćwiczy, to faktycznie może być pizda, że może się zagalopowałem. Okej, okay, no No i i się fajnie, że zapytałem, się umiesz tak? tego przyznać, bo moim zdaniem Tak, no się... ja nigdy nie wnoszę, że ja nie twierdzę, żebym najebał wszystkich. Po prostu w kategorii 7-7 nie twierdzę, że jest dużo jakichś super kocurów. Wiesz, o co mi chodzi? Chociaż teraz przyszedł pająk. Ale ja Okej. nie zamierzam, jak będę zawodowcem, to się będę bił z zawodowcami. Jak jestem freakiem, to się biję z freakami. Wiesz, o co Jasne, mi chodzi? no, no dochodzi, dlatego wiesz, ścieżka moim zdaniem jest taka, że teraz walczę z Iwiunem, jak wiesz, by było zwycięstwo, Chujowo, to pewnie chujowo, Kasiusz chujowo. jeszcze jest Filipek po drodze stary, ty robisz się kolejnym takim kurczę, wiesz, gościem, do którego jest kolejka tak naprawdę, nie? No wiadomo, wiadomo. No tak, no po części tak, no to kurczę. Mam nadzieję, że się z federacją jakoś dogadam, bo tam wiesz, to jakieś tam. No trochę źli byliście na mnie ostatnimi czasy. No, nawet nie wracaj do tego modu. No nie wracam, nie wracam, Nie ma co kurwa. już wracać. Dobra, to Idziemy idziemy na do dobrą przodu, ścieżkę. wiesz. Ale no słabo w takim razie wyszło, że ludzie myślą, że się obstarałem, ale jak ja się mogłem kogoś obstrać przez słuchawkę, No, jak ludzie ostatnim myślą, razem. że się I ale popłakałeś, powiem, stary. ale Obiecuję mogą, chociaż. tobie. Ale słuchaj, ja ci powiem ciekawostkę, nie? Ostatnim razem, jak Kasusz do mnie zadzwonił i się pultał przez telefon, obchodziłem się z nim jak z jajkiem, aż w końcu się wkurwiłem i pojechałem do niego na live'a, sam do niego pojechałem, tylko po to, żeby mu udowodnić, że się go nie boję i to sam chciałem koniecznie do niego Okej. przyjechać, żeby wiedział. Okej. I ci powiem, że jak przyjechałem, to co, no już nie był, jakby przez telefon był kurwa właśnie taki jak na face to face, a jak przyjechałem, to już był miły. No i Czyli jakby nie chcę tutaj, sugeruję, że słuchaj, przyjechałeś do jestem. Kasiusza, cisnął tobie przez telefon, a jak przyjechałeś, to był miły. Tak. I go można sobie zweryfikować. Wiesz, ja bym Jeżeli chętnie mam do niego dwa. zadzwonił i to zweryfikował, czy tak było. Stary, możesz sobie odpalić szota, jak miałem dwie pizdy pod oczami. Choćby nawet jak obrażał przy mnie Najmana i się przyjebał do mnie, że ja nie lubię Najmana, to ja powiedziałem, a ja do Najmana nic nie mam i powiedziałem swoje stanowisko i co? I jakby nie prósł się, bo Kasiusz jest inny na żywo, inny przez kabel, więc niech się ludzie myślą, co chcą. Czyli Słuchaj, ja sugerujesz? nie chcę jakby, nie chcę podważyć autentyczności Kasiusza, bo ja powiem ci tak, Znaczy, byłem właśnie mu poległą. podważyłeś. Powiedziałeś, że Kasiusz jest inny przez Podważyć. telefon, a inny Tak. przez, wiesz, na żywo. Tak. No bo jakby to w stosunku przynajmniej do mnie tak jest, nie? Dla Bo mnie wiesz, Kasiusz jest zawsze taki sam akurat. Tutaj muszę stanąć w jego obronie, że jak go widzę, wiesz. a ja powiedziałem w stosunku do mnie przed sekundą. Okej, w stosunku do ciebie. No, możliwe. Czyli wiesz, czyli na żywo jak ciebie widzi, to jest inny niż przez kabel. No tak, no. No to Okej. wtedy byśmy się musieli napierdalać po prostu, tak? Na żywo. A wiesz, że ja jestem taki, że od razu pójdę do przodu, stary, no. Kurwa, no byku, powiem ci, ktokolwiek autentycznie z gali MMA, kto jest, by się do mnie rzucił na żywo, nie obchodzi mnie, kto to jest z fejmu, to ja jestem zawsze taki, że od razu podejmuję, kurwa, bitkę. Na żywo ja jestem, no co, no znasz mnie, Wojtek, wiesz, że do pewnego stopnia jestem, kurwa, w miarę agresywny. Jestem normalnym, łagodnym typem, ale jeśli szukasz guza, to automatycznie go u mnie znajdziesz. Nieważne, czy przegram, czy wygram, lecę na 100%. Ej, Więc byku. i Kasiusz już to wie na żywo, dlatego też. Wydaje mi się, no wie, że to by było też ciężkie zderzenie dla niego. Nawet jeśli czuje się najlepszy, to wie, że to by było ciężkie zderzenie, bo ja tanio skóry nie sprzedam. Bo my mieliśmy prywatne rozmowy, ja mu mówiłem, że jakby chciał ze mną wygrać, to że lejemy się kurwa do śmierci, dopóki mnie nie zabije, to będę z nim się napierdalał. On zna moje podejście na żywo i wie, że nie jestem fejkowy pod tym względem, więc też myślę, że jakiś mimo wszystko respekt ma, pomimo że stara się pokazać mnie w świetle, że o. On na żywo, to go błagałem, żeby mi nie wyjebał, gdzie było zupełnie odwrotnie, bo prawda jest taka właśnie, że może tam grubo, kurwa, lecieliśmy, stary, no na żywo to żeśmy się cisnęli kilka godzin, ale różne były momenty, różne były w sumie momenty, nie? Okej, a powiedz mi proszę, No. miałem do ciebie takie ciekawe pytanie. No. Popek. Czy No. powiedziałeś, że wszystkich pokonasz swoim, znaczy, że byś z każdym wyszedł na MMA? Jest na przykład taki Popek Na obudził żywo. przed Jakby tobą. się do mnie ktoś zwrócił, to wchodzę, no. Obojętnie z kim. Popka lejesz od razu. No, znaczy, no mordo, powiem ci tak, ja nie twierdzę, żebym pokonał wszystkich. Ja ci powiedziałem, że jeśli ktoś by się do mnie rzucił na żywo z fejmu, to automatycznie bym odpowiedział ogniem mu. Ktoś Okej. się bić, to się lejemy, no. Stary, Znaczy, jestem, ja no, w wiem, głębi. że ty masz charakter, tego ci nie brakuje. I to jest zajebista cecha.
No. Nie wolno wymiękać. Powiem ci tak, Wojtek, no ja was namawiałem cię na walkę z Kasiuszem, czy nie, poza kulisami? No, chciałbyś z nim zawalczyć, na pewno. No to, ale sam do ciebie dzwoniłem, żebyś mi kurwa ogarnął tego Kasiusza. Więc jaka jest tu w ogóle mowa o strachu? Znaczy, ja wiem, że Nie mogę. ty wiesz, że ty byś wziął tą walkę, żeby się nie wycofał z tej walki. Pytanie tylko jeszcze, czy byście dogadali się do zasad, do wagi i stale do całego szeregu innych rzeczy. Bo zarówno, Znaczy, wiesz. do wagi byśmy się dogadali, bo ja mogę pójść w górę, ja jestem elastyczny. A do zasad, no kurde, nie ukrywam, że no na zasadach Kasiusza w boksie, no to musiałbym liczyć właśnie na jakiegoś lucky puncha, ale bym no prawdopodobnie przegrał na jego zasadach z nim, bo po prostu on jest bokserem, więc mnie wyboksował. Ale na zasadach MMA myślę, że jak najbardziej. Myślę, że bym zdziwił wiele osób. Okej, okay, czyli jednak mówisz, że w boksie, w stójce typowo mogłoby być ciężko i tutaj. Powiem, jaki wniosek będzie z tej rozmowy. Taki jak z Boxdela, że walka się nie będzie zbliżała, a drama się rozpocznie, więc coś Okej, takiego. No. okay. Znaczy nie ma co na razie rozkręcać dramy, teraz No ale to już właśnie rozkręciliśmy, nie? skupy się Świadczymy teraz okazję, na jakie wiewiórze. wnioski. Wiesz, był taki telefon, było, a tutaj Kasiusz ruszył, ale skupisz na wiewiórze, powiedz mi, czy jesteś, A ty, słuchaj, moja czy... wojna z Kasiem prawdopodobnie internetowa drama i tak dojdzie, bo ja jestem typem, który nie będzie się dawał ciągle obrażać. Tylko, że po prostu wiesz, co jest mi dziwnie, że kurwa naprawdę lubiłem Kasia i przez to ciągle się jeszcze gryzę do pewnego momentu, ale już moja cierpliwość też się powoli zaczyna kończyć, choć on zwolnił. Nie wiem jeszcze, co mówił w tym cage'u przed rozmową, bo obejrzałem tylko moją rozmowę z nim, nie? No, ale jak. No kurwa, jaki płacz, jak ja tam, słuchaj, no mówiłem, że Kasiuszowi, że skoro mówiłem mu w ryj, w oczy mu mówiłem, że się go nie boję i nic nie zrobił, to przez kabel C miałem tam krzyczeć na niego, miałem go Kurwa. wyzywać, no. Tym bardziej, że byłem w Znaczy no, towarzystwie widziałem, że byłeś na sali, Kasiuszy. więc rozumiem, No, dlaczego twój patologii głos. nie będę robił, no nie będę robił patologii, Wiem, o tak? co chodzi. Byku, kończymy. Dzięki wielkie za rozmowę. Fajnie, że sobie wyjaśniliśmy. Ej, ty będziesz później kończył live'a, to ja się zareklamuję, że ja później będę robił live'a. Tak Dobra. później. Dobra. No. Kozak, to wbijać później do Amadiego. To trzymaj się, No. Byku. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Dobra, słuchajcie. Zapytamy Kasiusza, czy faktycznie jest inny w stosunku do Amadeusza na żywo niż przez kabel. To mnie dosyć mocno ciekawi, bo w stosunku do mnie akurat Kasiusz jest no taki sam. Więc chciałem zapytać. Siema, No, byku. siema. Masz sekundę, bo Siema. jesteś na live, ogląda nas 8000 osób i chciałem coś zapytać. No, spoko. Słuchaj, bo rozmawiałem z Amaduszem. Akurat mówiłem, że tu się z tym nie zgadzam, bo znam ciebie osobiście i wiem, że zarówno na żywo jesteś w stosunku do mnie taki sam jak przez neta. W każdym razie Amadeusz powiedział, że przez telefon jesteś inny w stosunku do niego niż na żywo. No, ale co ty powiedziałeś, że ja jestem zawsze taki sam? Znaczy, wiesz, no w stosunku do mnie akurat, tak jak cię znam, no to No wiesz, no właśnie, to. no, uważam, że dużo lepiej mnie znasz niż Amadeusz, no to co mam ci tu mówić? Okej. Okay. Wiesz też, szczerze to, no, na początku, no myślę, że teraz nie jest czas na burzę przed tą usągalą. Skupcie się na swoich rywalach. Ale to było w sumie taki temat, który został poruszony tutaj na tym cage'u. W ogóle jak wrażenia? No, rekord pobity, gratulacje. No, ten, no tak, no kolejny rekord, no pobiłem, ja tylko chyba swoje rekordy muszę pobijać, no bo nikt nie mógł pobić mojego wcześniejszego rekordu 43 tysiące, a teraz sam byłem, no i wiadomo, no kto po prostu jest królem w tej federacji, więc ja sam, a inni jak byli sami, no to mieli po 5 tysięcy oglądalności, albo no chyba, że ja zadzwoniłem do tego Eltosa, przygłupa jebanego, no to miało 10 tysięcy. No ale wiesz, no do mnie, gdzie ja mam po 70 tysięcy, no to nie ma podjazdu, więc wiesz, no mam nadzieję, że zrobicie wszystko, żeby tą walkę i udowodnić tym, kurwa, co się tam wypowiadają, że wy nie macie, kurwa, takich możliwości, żeby kogoś z UFC ściągnąć, a już wielokrotnie uważam, że udowodniliście, że potraficie dużo zrobić, bo i ściągnęli i mnie zatrzymaliście, gdy
gdy wiesz, że z tobą rozmawiałem, jak mnie próbowały inne federacje podkupić, to jednak zrobiłeś wszystko, żeby mnie zatrzymać. Również pokazaliście, jak wygraliście walkę z KSW o Popka, więc ja uważam, że jesteście jedną z najlepszych federacji, już nie nawet w Polsce, tylko na świecie się liczycie. Więc no, mam nadzieję, że pozamykacie usta tym, kurwa, którzy nie wierzą, a jak nie, no to trudno, no to wtedy podziękujemy sobie za współpracę. Ja i tak zawsze będę dobrze o was mówił, bo uważam, że to dla mnie fajna przygoda była. Odejdę z Pasem Króla jako niepokonany, jeżeli na kolejną walkę nie zawalczę z gościem z UFC i tyle. Jeszcze jedno szybkie pytanie. Powiedz mi, jakie dajesz sobie szanse w boksie procentowo na walkę z Khabibem, na wygraną? Myślę, że z Khabibem nawet w boksie większe bym dał sobie niż z McGregorem. Okej, to ile z Khabibem? Bo... Jak? Ile z Khabibem procent? No ja z Khabibem bym dał sobie, jeżeli ja wychodzę do walki, to ja zawsze sobie daję Wojtek Gola, Wojtek 100% szans po prostu, no bo wiesz, no ja nie wychodzę do walki, żeby myśleć, kurwa, nawet w 1% o przegranej. Okej, każdy ma ten 1% zawsze ze mną szans, że kurwa, jakiś taki pan mu wejdzie, chociaż też tak jak mówię, no Najmana zmniejszyli się z 1% szans na wygraną do 0,01, bo przez ten fakt, że ja no nigdy nie leżałem, no mam mocną sękę po prostu, no. Okej, wiesz co? Tyle, no nie wiem, wiesz, mogą hejtować ludzie. Okej, ja nie cisnę tu McGregora czy Khabiba, bo to są wielcy sportowcy, tylko wiesz, no ja wiem, że bym się zmotywował mega na taką walkę i wiem, że to są gwiazdy MMA. Ja w MMA do nich nie mam podjazdu, ale kurwa, wiesz, w boksie po prostu bym ich, no uważam, że bym wygrał z nimi, no. No to no. Wiesz, kurwa, niech się gadają ludzie, kurwa, co to tam są, wiesz, zakompleksieni, ja po prostu jestem, pewnie stąpam po ziemi, kurwa, i tyle, no, i jak wychodzę do walki, to zawsze, kurwa, na 100% po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby myśleć o przegranej. Przez to, kurwa, większość ludzi przegrywa, bo nie są, kurwa, pewni siebie, bo mają słabą psychę, kurwa. No ja nie mam słabej psychy, wiesz, od dzieciństwa, kurwa, sprawdzałem ją i, wiesz, i sobie radziłem zawsze z wszystkimi przeciwnościami i dlatego, kurwa, jestem taki mocny. Ej, stary, a takie inne pytanie, które mnie mega ciekawi, bo Khabib, McGregor, a z Mayweatherem? Bez ironii żadnej, z Mayweatherem. No ja bym, wiesz, no ja tak, jak ja bym był jego gabarytu, nie miałbym podjazdu i nie będę tu, kurwa, żeby ludzie gadali, że o kurwa, ale mu się popierdoliło. Nie, mi się nie popierdoliło, tylko po prostu, kurwa, jestem bardzo pewny siebie i też biorę wszystko. Ja jestem dobrym analizatorem i analizuję wszystko i pamiętajcie, że Mayweather waży, kurwa, 70 kg, więc nawet mniej niż Polański. Okej, ma dużo większe umiejętności, ale wiesz, ja mam na sali również mistrzów Polski i to, kurwa, nawet po 80 kilo, więc są dużo więksi od Mayweathera i sobie z nimi bardzo dobrze radzę, a przez to pewnie, jakbym był w ich wadze, no to przez to, że już nie trenuję 5 lat, to bym, kurwa, nie miał podjazdu, a przez to, że mam większe jednak gabaryty, jestem wyższy, no to też to dużo robi. To jest, wiesz, w boksie kilka kilogramów to dużo robi. Ale, wiesz, dlatego, no, Mayweather jest akurat malutki. Jest drobny bardzo. Jest... Umiejętności były po jego stronie i to bardzo by mnie przerastał. No, to jest, kurwa, wiesz, był bez podziału na kategorie wagowe mistrzem, tak jak kiedyś Royce Senior. I wiesz, ale no ja bym miał duży gabaryt, a wiesz, no ja bym go mógł szybko zmęczyć, a też pamiętaj, że skoro ja boksuję z chłopami po 10 kilo i to gdzieś są w sztosie i to w małych rękawicach przed walką teraz z Celtostem i nie mogą mnie złożyć, no to pamiętaj to, że pomimo, że on ma umiejętności bardzo, no najlepsze na świecie Mayweather, to kurwa, no nie usadziłby mnie, nie? Więc cały czas wypadł na niego, podejrzewam, że no, wiesz, go to męczyło. No gabaryty mają mega duże znaczenie i tak naprawdę ciężko byłoby mu ciebie zakotować, no, szczerze mówiąc. Ciężko by było mu, wiesz, techniką mnie zatrzymać, że ja bym cały czas na niego parł. Wiesz, z jednej strony to się wydaje śmieszne, że my w ogóle gadamy o zestawieniu Don Cassie kontra Mayweather,
A z drugiej strony, jak tak pomyśleć. Ludzie nie idą po wyobraźnię, że nie biorą pod uwagę tego, że ja ważę 90 kg, a ma jeden. No gdzieś tam właśnie tak pomyśleć, okay, zwizualizować to. Ale te 20 kg w boksie to jest kurwa bardzo dużo. Tak, to jest przepaść. Pomimo, to jest że przepaść. Ja bym nie miał umiejętności takich jak on, no to te 20 kg, jeżeli mam pojęcie o boksie, a mam pojęcie o boksie, mało skromnie mówiąc, ale ja nigdy skromny nie jestem, dobrze wiesz, to, no to kurwa bym zrobił, okej? Okay? Jak ja bym był kurwa jakimś, wiesz, zjebem kurwa, który dopiero co boks poznaje, ale ja wiesz, ja trochę walczyłem w boksie, ja tak mam pojęcie, może kurwa nie jestem mistrzem świata, nie jestem kurwa mistrzem Polski, ale kurwa wiesz, coś tam kurwa zrobiłem na tym rynku polskim. Zgadza się. W boksie i po prostu gabaryty moje by były, no dużo by mi dały atutów, a zwłaszcza tym bardziej mój styl półdystansowy, że po prostu bym szedł cały czas par na niego. Zresztą widziałeś kurwa nawet sparring z tym z botoksem, no to kurwa po rundzie był zajechany, bo cały czas parłem na niego, pomimo że atakował. Kondycyjnie ja cię podziwiam wcale, że ty tak melanżujesz, że masz taką kondycję. To jest kurde coś, co sobie pewnie wydobiłeś przez te lata. Też coś, co pewnie genetycznie gdzieś tam siedzi, ale to jest, no, to jest coś zajebistego. Dobra, byku, dziękuję tobie za rozmowę. Szczerze mówiąc, mam mega ochotę zadzwonić do Marcina Neumana, jeżeli odbierze oczywiście, bo no dzisiaj nie było okazji z nim porozmawiać. No jeszcze tam też, jak już dzwonisz, to tak jak tam poruszyli ten temat, to tak jak, no i widzisz, no nawet do mnie nie masz pretensji, bo powiedziałem tylko prawdę, tak jak było, mieliśmy tam jakąś lekką kosę, bo coś tam się wkurzyłeś, ale zadzwoniłeś, pogadaliśmy sobie w cztery oczy, potem jak się spotkaliśmy, wyjaśniliśmy sobie wszystko i jest kurwa luz, dobrze wiesz, a no, kurwa tak było. Farmazoniarz Roślik pierdoli jakieś głupoty, ty mnie znasz, wiesz, że też kurwa tam trochę przegiąłeś raz, więc sobie usiedliśmy, wyjaśniliśmy wszystko i jest kurwa luz. Dobrze wiesz, jak ja działam, po prostu też nie dam sobie, że okej, ja cię szanuję że, za to, że jesteś wodarzem, ale też sobie nie pozwolę, żebyś gadał jakieś rzeczy, jak się nie doinformowałeś tam, zwłaszcza, że was jest czterech i dobrze wiesz, że potem jak się doinformowałeś, że rozmawiałem o walce z Bambrem, a niepotrzebnie po prostu się to splotłeś, ale sobie wyjaśniliśmy, jest luz i nie ma co wracać do tematu. Dobrze. Także dzięki tobie za rozmowę, byku. I dzwonię do Marcina, bo jestem mega ciekawy, wiesz, czy w ogóle odbierze i no, tej rozmowy. Trzymaj się. Jestem ciekawy, bo powinien po prostu przyjechać i pokazać, że kurwa, skoro ja po prostu złą analizę zrobiłem, chociaż Sewelinom teraz piszę i sama nawet mi pisze, że teraz właśnie rozumie, czemu się Marcin Neumann z nią jako jedyną nie witał na konferencji, bo właśnie z Moniką coś tam, no nie wiem, może się zakumplowali tylko, ale to nie podawać ręki przez to, że kurwa poznał dziewczynę. No dobra, jebać to, zadzwoń i się zapytaj. Piona, okay. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć.